Witam serdecznie ponownie. Dzisiaj kolejny filmik o kolorach w tarocie. Tym razem będzie to kolor pucharów. Natomiast chciałam przypomnieć tym wszystkim, którzy nie po kolei oglądają filmy, że małe arkana tarota składają się z czterech kolorów. Jeden już omówiliśmy, kolor pałek, teraz będzie kolor pucharów. W następnych filmikach kolor mieczy i kolor monet. Każdy ten kolor zawiera 14 kart. Cztery karty dworskie, czyli król, królowa, rycerz, paś oraz karty od asa do 10, tak zwane karty blotek. Każda karta ma swoje znaczenie symboliczne, które łatwo jest nauczyć się poprzez cyfry, właśnie znaczenie koloru, o którym dzisiaj będziemy mówić, oraz symbolikę na każdej karcie, do tego również przejdziemy. Natomiast o czym mówią puchary? Puchary są kartami żywiołu wody. Reprezentują znaki zodiaku ryby, rak, skorpion. Tutaj bardzo takie są uczuciowe, mówią o uczuciach, mówią o emocjach, mówią o tym, co siedzi nam głęboko w środku, w sercu. Czasem te emocje bywają uzewnętrzniane, ale bardzo często skryte, tak jak na przykład na karcie piątki pucharów, gdzie wewnątrz jest lawa w środku, a na zewnątrz jest okryta czarną peleryną tego człowieka stojącego na karcie pucharów. I właśnie to jest takie tłumienie tych emocji. W każdym razie są związane przede wszystkim z uczuciami, emocjami i miłością. Jeżeli pytamy o sprawy miłosne, to jeżeli wyjdą karty pucharów, pozytywne mówią o pozytywnej miłości, negatywne o takim negatywnym aspekcie naszego związku czy poszukiwań właściwego partnera. Natomiast również nazywane bywają kubkami albo kielichami. Tutaj te nazwy bardzo często osobom początkującym mogą się mylić, ale symbolizują właśnie miłość i emocje. W średniowieczu były uznawane za symbol jednej z grup społecznych duchowieństwa. Niektórzy do tej pory twierdzą, że kolejność ułożenia arkan i tutaj znaczeń pokazuje nam taką symboliczną drogę świętego Graala. Bardzo dużo legend, tarot obrósł w mnóstwo legend, jedni wywodzą z Egiptu, tutaj widać święty Graal. Natomiast wiadomo, że jest to jednak bardzo dobre testowanie naszej osobowości, jeżeli nawet sobie samemu kładziemy karty. Symbolizują kielichy wrażliwość, często spokój, miękkość, zmienność. Ich przewaga mówi o nadmiarze emocji w naszym życiu, także na to tutaj trzeba zwrócić uwagę. Pokazują kobiecy pierwiastek i tak naprawdę, jeżeli nawet stawiamy karty mężczyźnie, a wyjdzie bardzo dużo pucharów w tym takim głównym, powiedzmy, układzie, to znaczy, że mężczyzna jest człowiekiem bardzo uczuciowym, że tutaj przewagę uczuć i emocji nad jakimiś działaniami u niego widać. Puchary również symbolizują intuicję. Są to karty bardzo intuicyjne, stąd też wszelkiego rodzaju złe i negatywne rzeczy, które nam się wydają, że mogą być w naszym życiu, puchary mogą bardzo często potwierdzać. Puchary również dają nam taką umiejętność odczuwania planów subtelnych i wszelkiego rodzaju bytów. Puchary mówią o tych bytach z ich łagodniejszej strony, no chyba, że któraś karta pucharów stanie przy karcie diabła, wtedy wiadomo, że odzywa się ta ciemna strona mocy. Kielichy bardzo często przygotowują człowieka na przyjęcie miłości, bądź już o samej tej miłości mówią, bardzo często w pozytywny sposób. Czasem takie emocje, które symbolizują puchary, mogą stać się dla człowieka niebezpieczne, ale generalnie najczęściej puchary symbolizują związki, potencjał do tego, żeby znaleźć coś właściwego, tutaj oczywiście as pucharów, symbolizują ciążę, dzieci, narodziny i wszystko to, co związane jest z szeroko pojętą miłością, rodziną i samymi pozytywami. Jeżeli chodzi o porę roku, czyli określanie czasu, to tutaj puchary we wszelkich opracowaniach bardzo często symbolizują lato. Natomiast tak jak to zaznaczam u mnie, z tymi porami roku jest zupełnie odwrotnie. Puchary kojarzą się z wodą,
z wiosną roztopami. Także tutaj taka wczesna wiosna w pucharach dla mnie wychodzi. Tak ze mną rozmawiają karty. I przypominam, żeby prędzej słuchać intuicji niż wszelakich opracowań, łącznie z tym, co ja do Państwa mówię. To mogą być jedynie wskazówki, natomiast cała reszta powinna siedzieć tutaj, ponieważ to my jesteśmy związani z naszymi kartami, to one do nas mają najlepiej przemawiać. Jeżeli chodzi o stronę świata, to tutaj bardzo często puchary symbolizują południe, kontynent afrykański i jak mówiłam, te trzy znaki ryby, rak, skorpion. Są puchary łączone z emocjami, czynnikiem podświadomym, reakcjami intuicyjnymi, również z różnymi psychotronicznymi i psychicznymi zdolnościami, z miłością, szczęściem, czasem z nudą, bo to są jednak karty dosyć łagodne, ale również jak żywioł wody. Może być to żywioł spokojny i dający poczucie bezpieczeństwa, bo mamy co pić, mamy jak żyć. Natomiast może to być również żywioł gwałtowny i niszczący. Nadmiar tego żywiołu może niszczyć. Także zwracajmy uwagę na to, ile kart pucharów statystycznie, czy dużo, czy mało pojawia się w konkretnych układach. Ale nawet ta szorstkość tych pucharów również wskazuje na jakieś emocje i osoby połączone kartami pucharów trudno jest od siebie oddzielić, nawet jeżeli nie jest to miłość idealna. Jeżeli chodzi o plan zawodowy, to bardzo często mówi o zamysłach. Nie jest to działanie jak w pałkach, nie są to konkretne zyski, które możemy dotknąć jak w monetach. To są zamysły pewnych działań zawodowych. Ale jeżeli będziemy patrzeć przez pryzmat uczuć, to wtedy te zamysły pokierują nas w dobrym kierunku. Więc chyba to tyle z ogólnego rzutu oka na puchary. Dziękuję Państwu jak zwykle za uwagę i zapraszam na kolejny filmik.